atmosferę, sytuacje, które nas najbardziej dotykają, przemieniają, mają wymiar osobisty, bo tak naprawdę to, co się dzieje wokół nas, w każdym momencie chce przybliżyć nas do spotkania, chce pomóc w spotkaniu z innym człowiekiem, z osobą kochaną, i właśnie dlatego odbieramy tak dobrze i tak wrażliwie to, co się dzieje wokół nas. Wszystko jest przesycone obecnością drugiej osoby, albo tęsknotą za tą obecnością, albo też rozdzierającym brakiem kogoś, kto był, kogo już nie ma. Atmosfera, która zbliża do intymności spotkania, to atmosfera momentu tylko dla dwojga, dla najbliższych, dla kochających się osób. Jak w doświadczeniu osoby pewne elementy niezbicie ukazują intymność. Ona jest budowana ze szczegółów, które właśnie są dostrzeżone jakoś specjalnie. Wyobraźnia, pamięć, emocje, to wszystko stwarza, że odbieramy drugą osobę mocniej. I na pewno takim jest doświadczenie ust warg, spojrzenie na usta, myśli, które z tym się wiążą. Jasne, że jest to skojarzenie, zwłaszcza dzisiaj w naszych czasach, bardzo, bardzo zmysłowe. Piękno, które jest pociągające, jest właśnie bardzo atrakcyjne, a właśnie może dlatego dzisiaj szczególnie wulgarnie nadużywane. Czytamy w kolejnym wersecie Pieśni nad pieśniami. Słowa przepiękne, bardzo sugestywne, ale dzisiaj mogące być interpretowane bardzo, bardzo niestety wulgarnie. Nektarem ociekają wargi Twoje oblubienico, miód i mleko pod Twoim językiem, a zapach Twoich szat jak woń Libanu. Ociekające wargi, jakże to dzisiaj jest nadużywane i często właśnie używane w rozmaitych obrazach, reklamach, mających na celu nie spotkanie, ale pobudzenie, użycie. Co dopiero powiedzieć o wargach tych właśnie sztucznych, powiększonych na botoksie. Piękno natury, piękno kobiety, piękno też mężczyzny, wykorzystane jako jakoś wabik, jako produkt. Wargi, język, zapach szaty i oznaczające dobrobyt, nasycenie, płyny, nektar, miód i mleko. Wszystkie są w jakiś sposób słodkie, słodycz warg, ust, woń, szat. Tak oto doznania wizualne, które poprzednio dominowały w przekazie tekstu przez nas analizowanego Pieśni nad pieśniami. Doznania wizualne przechodzą bardzo plastyczne, sugestywne doznania smakowe, węchowe. Wszak taka jest prawda o sobie. Im bliżej jesteśmy z kimś, tym bardziej oddziaływuje na nasze zmysły. I nie tylko tu chodzi o relację erotyczną, ale przecież tak jest i jeśli chodzi o małe dziecko, noworodka. Ludzie, którzy są blisko i jak gdyby się przenikają ich atmosfery. Taka jest prawda o ludzkiej osobie, która jest konkretna i ma swoje formy, swoje przejawy zmysłowe. I miłość to wyzwala, dostrzega miłość. Miłość i słodycz. Jakże to dzisiaj brzmi banalnie. Owszem, miłość jest słodyczą, jest czymś więcej niż słodycz. Jest słodsza nad miód, tak jak mówią mistycy, opisując spotkanie, bliskość z Panem Jezusem. Ale dzisiaj bardziej się pragnie miłości słodkiej, a w rzeczywistości jej doświadczenie staje się coraz bardziej gorzkie. Raczej nie mamy czasu ani cierpliwości na smakowanie, na odnajdywanie tej słodyczy. Prędzej doprawia się ją pośpiesznie, zazwyczaj powierzchownie, bez gustu, by była bardzo, bardzo miła, bardzo natychmiastowo słodka, zamiast zwykłego zachwytu dyskretnego i dogłębnego. Smakowanie wymaga
czasu, wymaga określonych warunków. Mamy dzisiaj właśnie w tych obszarach zmysłowych bardzo nachalne, często brzydkie skojarzenia wywoływane przez obrazy i części ciała tak piękne, tak delikatne jak wargi, język stają się symbolem jakiejś perwersji. A tak naprawdę kto jeszcze dzisiaj mówi o miłości, kto ją rozumie, raczej całkowicie utożsamiana jest ona z seksem. I właśnie seks, współżycie seksualne oznacza dzisiaj taki nieelegancki czasownik kochać się, kochamy się, kochają się. W ten sposób pomału wszystkie części ciała ulegają coraz bardziej perwersyjnej seksualizacji. Ludzka osoba również staje się przedmiotem użytku. Użyj i wyrzuć. Wystarczy popatrzeć na reklamy rozmaitych produktów, gdzie już nie jest ważna twarz, spojrzenie, ale właśnie specjalnie wyeksponowane elementy ciała. I znowu poezja, wrażliwość, delikatność przegrywają z brutalną komercją. Rozpędzone, rozkręcone zmysły szukają coraz mocniejszych podniet. Ciało nie istnieje już jako całość, jako coś zachwycającego. Staje się zestawem podniet. To, co intymne, stało się produktem reklamowym zaoferowanym do sprzedaży. Może jeszcze ostał się zapach szat, zapach bliskiej osoby, umiłowanego, trudny do sprzedaży w mediach. Odwołując jednak doznanie miłości do bardziej szlachetnych emocji, wspomnień, do większego spotkania, do intensywniejszego spotkania na poziomie konkretnym, rzeczywistym, osobowym. Ale i tutaj seksualizacja wkrada się coraz natarczywiej przez różne opisy, różne teksty mające pobudzić popęd, pożądanie. A przecież miłość to nie sprawa publiczna. To doświadczenie intymne, nie do przekazania innym, nie do umieszczenia na środkach społecznych wbrew nowym trendom głoszonym przez środowiska właśnie ekshibicjonistyczne, czy właśnie głoszące jakąś demokrację, wspólnoty miłości, poliamori. Miłość to nie towar, to nie jest coś na pokaz. Jak najbardziej poruszające sytuacje, atmosfera naszego życia, przeżywamy ją w najbliższym otoczeniu, właśnie z osobą kochaną. Wtedy ona jest prawdziwa, wtedy dogłębnie przenika. I ona wtedy, choć chce się przelewać, potrzebuje najpierw momentu spotkania intymnego, w którym ciało zostanie uszanowane, docenione, uczczone, by nie rzec adorowane, w najpełniejszym, najwspanialszym jego kontekście, możliwym do stworzenia tylko przez prawdziwą miłość, w prawdziwej słodyczy i pięknie. No to potrzeba dyskrecji, szacunku dla tajemnicy, pełnego zamknięcia przed tym, co z zewnątrz, aby zintensyfikować doznania intymne zmysłów. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostra, ma ulubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Ciało, osoba jako ogród zamknięty, przeznaczony dla wybranego. To przestrzeń dziewictwa, pełnego, całkowitego oddania, ale może tylko jego możliwość, gotowość, by się stało. Bogate życie i piękno ogrodu, pulsująca woda w żywym źródle zapieczętowanym, ochronionym, zabezpieczonym, by pozostało czyste, niezmącone, świeże. Łatwo wszystko splądrować, zdeptać, zabrudzić, a nie da się potem powrócić do pierwotnej, utraconej, dziewiczej harmonii. Może to tylko łaska i nasze nieustanne oddawanie Bogu naszego ciała, naszej intymności. Właśnie tylko taka rzeczywistość może nam pomóc wrócić do harmonii we wszystkich kontekstach, w których żyjemy. Pan jest ostatecznie prawdziwym Panem i Stwórcą naszego ciała, w każdym jego szczególe, w jego pięknie, w całym jego potencjale. Stwórcą, odkupicielem, ogrodnikiem. On jest prawdziwą słodyczą warki języka, pieśni, słowa chwały, słowa dobra. To przecież sposób naszego bycia z Panem, wielbienia. On daje woń naszym szatom, przesyca sobą naszą intymność. Zamknięci, ukryci w nim jesteśmy w sobie, jesteśmy w pełni sobą. Właśnie tak jesteśmy pełni piękni, kwitnący, owocujący, życiodajni. Jako ogród w nim zamknięte źródło, zapieczętowane jego miłością.